Super, że kliknąłeś. Posłuchaj, pokażę ci teraz tradycjonalną zupą cebulową zapiekaną. Przepis z XV wieku. Na początku zaczynam od cebuli. Mam tutaj 600 gram cebuli, które pochłonę w piórce. Choć powiedziałem, że to jest przepis właśnie z XV wieku. Jako ciekawość musisz wiedzieć, że Rzymianie już kochali właśnie zupą cebulową, dlatego że to jest zupa, która jest bardzo pożywna. I przez wieki we Francji było to zupa dla biedaków, dlatego że cebula jest to składnik, który rośnie na dobrą sprawę w większości części Francji. We Francji zapiekamy tą zupę, zaraz zobaczysz, o co mi chodzi. Nie, żartowałem. Potrzebujesz teraz patelnię o grube dna. Dodajemy wielką moc pod spodem, to znaczy musi być petarda. Hop. I będę rozpuścił w środku 70 gram masła. Rzecz, którą musiałem wcześniej przygotować, to jest właśnie bulion warzywny. I będziemy podsmażać piórki z cebulki, żeby odzyskało mocny, intensywny kolor. Jak widzisz, gdzie po prostu jest za mocną petardę w środku patelnię i to zacznie delikatnie się już spalić, to trik jest taki. Bierzesz troszeczkę wody lub troszeczkę bujonu. Op, widzisz, troszeczkę bujonu, nie za dużo, nie? Żeby wygasić po prostu ogień i dalej smażyć. Musimy odzyskać coś naprawdę ciemnego, ale nie spalonego. Dziś na dna mamy coś, które jest brązowe, nie czarne, nie gorzkie i delikatne, jak to się zaczęło podgotować, skrobię to z pomocą drewnianą łyżkę. I to doda mi znowu kolor w środku naszej cebuli. Jest to już moment, że dodaję teraz jedną łyżkę mąką pszenną. Znowu mieszam całość i teraz 100 ml białego wina, ale uwaga, wytrawnego, nie słodkiego. Jak zacznie to się ugotować, to znowu z drewnianą łyżeczkę skrobamy wszystko, co jest sklejone na dna od naszej patelni. Teraz przerzucam całe zawartości patelnie w środku dużego garnka. Podgrzewam całość. Ja tutaj mam liść laurowy. Dodaję jeden liść, drugi i trzeci. I dodaję teraz 2 litry bujonu warzywnego. Mieszam całość. Potrzebuję teraz dodawać świeży cymianek. Jak nie ma świeżego cymianku, to dodaj po prostu suszonego. Doprowadzam to do wrzątek, a później obniżam ogień na taki średni płomień, powiedzmy, i ma to delikatnie się podgotować 40 minut. Od czasu do czasu pomieszać, żeby być pewny, że się nic nie skleja na dna od garnka. Minęło 40 minut. Próbuję. Ona jest pyszna. Będziemy ją doprawiać. Troszeczkę cukru. Jedną łyżkę, ściptę gałka muszkatołowa, troszeczkę świeży mielony pieprz, troszeczkę soli. Jest pyszna. Bardzo ważnym elementem to jest dobry ser. Ja dzisiaj używam ser, który się nazywa Gruyère. I potrzebujemy właśnie czerstwy chleb. Może być czerstwy lub delikatnie tostowany, tak jak właśnie go stostowałem dzisiaj. Potrzebny nam jest teraz taką miskę żaroodporną. Dodaję na dna wtedy nasze kawałki bagietki. Tak jak jest, na wierzchu od pieciwo dodaję wszędzie ser. I teraz dodaję naszą zupę. Teraz biorę znowu nasze pieciwo tostowe i dodaję to na górze. Dlatego, że znowu ser pójdzie na górze. Gdybyś nie dodawał właśnie pieciwo, byś dodawał od razu ser, to ten ser się nawilży, on nawet wypadnie i będzie zanurzony właśnie w zupie i on nie będzie się rozpuścił, nie zrobi się taką delikatną, chrupiącą skóreczkę. No i widzisz, tak jak jest teraz, to wyląduje do gorącego pieca, temperatura 160 stopni i dopiero później możesz włączyć opcję zapiekanka. Musisz lecieć jakieś 10 do 15 minut w piecu. Zobacz, 15 minut minęło i nasza zupa delikatnie się zapiekła z góry. Pięknie to wygląda. Ale ser Gruyère ma taki intensywny zapach i smak, naprawdę idealny do tej zupy. Posłuchaj to. Słyszysz? Chrupiące pieciwo wypiło właśnie naszą zupę. Jest to na pewno bardzo, bardzo gorące. Widzisz, ser się ciągnie jeszcze. I udało mi się. Piękna zupa, tradycjonalna zapiekana. Zupa cebulowa jest gotowa. Pamiętaj o tym, że pochwal się tutaj na dole właśnie w komentarzu, jeśli udało ci się tam przebić. I przy okazji przypominam, że zawsze możesz mi sugerować, co chcesz, żebym ugotował dla ciebie małe lub mała. Czyli interakcja ze mną jak najważniej. Życzę ci smacznego, miłego gotowania i do zobaczenia. Pa! Oh, oh, oh.